Mam tu kostkę stalową, przepraszam, aluminiową. Odjadę troszeczkę, o widzicie, ona jest zamocowana w uchwycie czteroszczękowym. Tutaj też zobaczycie takie dziwne oznaczenia moje. To są moje oznaczenia, że ta strona i ta strona ma kąt prosty. Ten bok i ten bok ma kąt prosty. Czyli jak frezowałem później, to kładłem na tym boku i frezowałem ten na wymiar. Później kładłem na tym boku i frezowałem ten. I wtedy mam ładną kostkę prostopadłą. Ona się frezuje w ten sposób, że się frezuje dwie płaszczyzny, a później się ustawia do jednego boku i się robi trzeci bok. No, ustawia się na kątownik oczywiście do równej płaszczyzny. No ale teraz wracając do tematu. Jak ustawić kostkę, żeby ona nie biła? No wiadomo, w uchwycie czteroszczękowy może to coś być nierówno. No to tak, tylko ja teraz mam kamerę, nie bardzo mogę. To trzeba po prostu zrobić tak. Tu luzujemy, luźno mamy. Dosuwamy materiał do kostki jedną ręką, dobrze trzymamy, dosunięty równolegle do uchwytu wiertarskiego, jak największy uchwyt, dlatego że będzie duża płaszczyzna. No i wtedy drugą ręką sobie dokręcamy. No i ja tak robię już gdzieś długo i jest to bardzo dobry sposób, sprawdza się, także polecam.